Firefighters Plus to nazwa programu, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Państwowa Powiatowa Straż Pożarna w Czarnkowie. Do współpracy strażacy zaprosili wychowawców i wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii imienia Ireny Sendlerowej w Białej. W dzisiejszym projekcie, który realizujemy pod egidą Komendy Wojewódzkiej oraz kilku państw Unii Europejskiej, takich jak Wielka Brytania, Dania, Holandia, Rumunia, dzisiejszy projekt ma na celu zaangażowanie osób, grup społecznych związanych z wykluczeniem społecznym, tak aby umiejętnie zaktywizować te osoby do propagowania idei bezpieczeństwa wśród najmłodszych, bo od tych dzieci chcemy po prostu zacząć. Projekt składa się z dwóch etapów. Podczas pierwszego, odbywającego się we wrześniu, 8 wychowanek ośrodka zapozna się z pracą i służbą zawodowych strażaków i ochotników z OSP, sprzętem oraz 4 zagadnieniami. Czad i ogień, obudź czujność, burze i silne wiatry, mrozy oraz bezpieczny wypoczynek nad wodą. Drugi etap rozpocznie się na wiosnę. Wśród tych dziewcząt, które przystąpiły do naszego projektu i do naszego szkolenia, wyłonimy liderki, które uzyskają certyfikat, który będzie upoważniał te liderki do przeprowadzania szkoleń w przedszkolach wśród najmłodszych dzieci, a być może i w szkołach, w klasach edukacji wczesnoszkolnej. Wychowanki MOS-u mają za sobą pierwszy dzień szkolenia, w czasie którego brały udział w zajęciach warsztatowych. Jednak największą frajdę sprawiła możliwość zapoznania się ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym, który stacjonuje w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Trzciance. Można było wszystkiego dotknąć, nałożyć, zmierzyć, poczuć się jak strażak. Rozpoczął się nowy rok szkolny, nowe zadania, nowe wyzwania, ale w tych nowych rzeczach wiele jest takich stałych elementów. I jednym z tych stałych elementów jest właśnie pokazanie wychowankom, że mogą, że potrafią. A jeśli mogą i potrafią, no to trzeba to teraz wcielać w życie. I dzisiaj właśnie zaczynamy. I na tym projekcie myślę, że skorzystają wszyscy, bo nasze wychowanki zobaczą właśnie to, o czym mówimy, że mogą też dać coś od siebie, że potrafią przede wszystkim. Wcześniej mamy wychowanki, które mają 3-letnie zaległości szkolne, opóźnienie szkolne, nie chodziły do szkoły, a teraz nie dość, że są rzucone na głęboką wodę, są w tej szkole, to jeszcze coś dają od siebie, występują, śpiewają, biorą udział w projektach, także one, wzrasta ich samoocena, wzrasta ich takie poczucie wartości i że mogą coś dać od siebie. I na tym projekcie skorzystają one, ale też właśnie ci odbiorcy, czyli ci najmłodsi, te klasy 1-4, które myślę poszerzą swoją wiedzę w tych tematach rzeczywiście bardzo takich na czasie i bardzo ważnych. Kolejne zajęcia odbędą się 17 i 20 września. Po tych spotkaniach wychowanki ośrodka otrzymają materiały i niezbędną pomoc, by przygotować zajęcia i prelekcje. Wiosną swoją wiedzę będą przekazywać młodszym dzieciom z gminy Trzcianka.